Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu na Twoim przystanku autobusowym, w którym pojeżdżę Jelczem M11 i będę miał okazję porobić ludziom to, co zawsze robili mi kierowcy autobusów, czyli uciekali, kiedy właśnie dobiegałem do nich, kiedy byłem spóźniony i uciekali po prostu z przystanku i zamykali drzwi przed mordą. To tutaj właśnie mogę robić to samo, bo o, tutaj mam takie insygnia władzy, nie wiem, czy na nie trafię. O, i to jest władza kierowca autobusu nad tym, czy zdążysz do pracy, czy zdążysz do szkoły, czy nie. To są drzwi, które można zamknąć tak na bezczela. Jelczem 11 to takie autobusowe podsumowanie syfu gospodarczego w Polsce drugiej połowy lat 80. Powstał z dosłownie jednego powodu. Braku walut wymienialnych. Nie był żadnym rozwojem, tylko partyzantką. W dużym skrócie to takie druciarskie połączenie Jelcza PR110 i Ikarusa 260. Po prostu autobus zrobiony na mocne 30%. I chyba powinienem wam teraz opowiedzieć historię obu tych autobusów, żebyście dowiedzieli się, jak powstał M11, ale to jest tak fascynujące jak kasowanie biletów. W sumie w takim Jelczu M11 było ciekawe. Znaczy, ciekawe dla takiego dziecka elektronicznych kasowników jak ja. Ledwo pamiętam te dziurkowane, a tutaj możecie od razu zobaczyć, jak taki kasownik się ustawiało. Taki klucz służył do otwarcia właśnie kasownika. Więc żeby przystawić datę, robiło się w ten sposób. I teraz tak, żeby rozpoznać, o co chodziło, to był linia 0, 1, 2, 3, 4. Pierwsze trzy rządki to był numer boczny autobusu, czyli dodawaliśmy 1, 2, 3, 4, razem 10, 4 plus 3, 7 i 1, tak? 10, 71 to nasz numer boczny autobusu, a dwa kolejne u nas były na początku używane jako numer dnia miesiąca. Czyli powiedzmy, jadąc tym samym autobusem tego samego dnia miesiąca, w lutym i w styczniu mogliśmy jechać na tym samym bilecie i byłby ważny. Okej. A w ogóle, jak jesteśmy przy kasowaniu biletów, to obczajmy, ile biletów na takiego Jelcza można było kupić w latach 90. za 150 zł. Czemu akurat 150 zł, to dowiecie się za chwilę. No więc Jelcze M11 jeździły też na przykład w Gdańsku i znalazłem na Ale Drogo taki oto bilet z czasów denominacji, czyli około 95 roku. Kosztował 25 groszy. Na potrzeby tych obliczeń pomijmy inflację, bo po prostu mi się nie chce już jej uwzględniać. Więc w wersji dla leniwych po podzieleniu 150 zł na 25 groszy wychodzi 600. Czyli za 150 zł moglibyście przejechać się w Gdańsku Jelczem 600 razy. To prawie 2 lata codziennej jazdy z weekendami i świętami. A czemu do obliczeń wybrałem akurat 150 zł? No bo właśnie dokładnie tyle możecie dostać w tym linku, który macie w opisie. To znaczy możecie dostać 150 zł cashbacku, kupując sobie OC. I jakby jeśli macie samochód, i tak musicie kupować OC, więc możecie sobie tam sprawdzić, skalkulować i zobaczyć, czy wam ta oferta Mubi podejdzie, czy nie. A jak wam nie podejdzie, to trudno, natomiast jak wam podejdzie, no to dostajecie równowartość 600 biletów na przejazd Jelczem po Gdańsku w 95 roku. Czyli w sumie potem już tylko jak wynajdą maszynę do przenoszenia w czasie, to możecie się przenieść i jeździć sobie takim Jelczem w tej i we w te. Tymczasem wróćmy do autobusu zrobionego jak dla obcego. W ogóle szacun dla klubu miłośników komunikacji miejskiej Białystok, że chciało im się odremontować takie dziwadło. Możecie im w ramach docenienia zostawić lajka czy coś. No ale dobra, co do tej historii. To jeśli chodzi o Ikarusy, to pierwsze ich partie pojawiły się w Polsce już w pierwszej połowie lat 70. Natomiast w latach 80. zaczęły podbijać naszą scenę autobusową. Głównie ze względu na wszelkie problemy związane z naprawami, produkcją i niepełnym dostosowaniem Jelczy PR110 do polskich warunków. Polskich. Nie ma czegoś takiego słowa jak polskich, to miało być polskich. Nie umiem mówić. Dobra, ale wracając. W sensie, oparte na Berliecie i Jelcze nie były tak pancerne jak Ikarusy, a części do nich trzeba było kupować za dolary. I tak oto węgierskie Ikarusy 260 zaczęły szturmem zdobywać ulice polskich miast. No i to był taki klops, że dodatkowo przez zapaść gospodarki nichuja nie dało się podtrzymać odpowiedniej produkcji tych Jelczy zwykłych PR110. Połowę gratów do nich trzeba było importować z zachodu. No i chuj, co tu zrobić, żeby wykorzystać moce przerobowe fabryki w Jelczu? No, jak wiadomo, wtedy brakowało już absolutnie wszystkiego i nie było opcji, żeby jeszcze więcej marnować. Więc wymyślono przełomowy, kurwa, pomysł. Jelcz z Ikarusem szczepione dupami. No dobra, nie dupami. Rama z Ikarusa na dworze z Jelcza, chuj, kurwa, jakoś to będzie. No nie było nawet jakoś.
Berliet Velli LCPR 110 to był autobus nowoczesnego typu z silnikiem z tyłu i obniżoną podłogą. Ikarus miał wysoką podłogę i silnik pod nią w środkowej części pojazdu. Ogólnie wszystko tam było kurwa inne, ale to nie przeraziło Polaków. I tak nie mieli wyboru, więc coś trzeba było zrobić z nadprogramowymi nadwoziami. No to zamówiono na Węgrzech ramy ze spółami napędowymi od Ikarusów, na to po odrobinie testów wjebano nadwozie Jelcza i elo siema gotowe. Skutkowało to, delikatnie mówiąc, chujową opinią o modelu M11 oraz jego stosunkowo szybkim złomowaniem. Bo jak się na przykład okazało, większa masa nadwozia wraz ze słabszą kratownicą i konstrukcją skutkowała pękaniem i uszkadzaniem ram autobusów. Po prostu taka hybryda zużywała się szybciej od prawdziwego Ikarusa. I też w sumie te Jelcze się bardziej jebały. Dlatego robiono je tylko od 86 do 90, czy tam 85 do 90, a potem zastąpiono Jelczem 120M, a patologię, jaką było M11, porzucono z niesmakiem. Tymczasem obejrzyjmy sobie tą czystą patusiarnię autobusową zrobioną jak dla obcego. Z wyglądu, no niby okej, okay, stylistyka PR110 jak na autobus to w latach 80. nadal w miarę bez lipy. Najśmieszniejsza rzecz znajduje się z tyłu. To ewidentnie widoczna klapa silnika modelu PR110 zaspawana tylko na odpierdol. Postarane na 30%, lepiej by było tylko jakby zamiast spawać zakleili to silver tape'em i zasprayowali. Wtedy należałby się puchar i miejsce na liście honorowej gdzieś obok typów od Tarpana i Honkera. Dalej, co ciekawe, poniżej linii podłogi całość pochodzi z Ikarusa, ale jako srako udało się to spasować i w ten sposób nawet to w jakkolwiek wygląda. Dzięki temu ten Jelczarus Rex przynajmniej pozornie nie był aż takim wstydem. Co do dalszych detali, fajnie sobie zajrzeć do skrzynek elektrycznych i znaleźć skrzynki bezpieczników z dużego Fiata w liczbie 3. Fiatyzacja wszystkiego w polskich autach to w ogóle jest coś pięknego, ale zrozumiałego. Ta licencja to był skok w nadprzestrzeń dla przemysłu. Z kolejnych ciekawych rzeczy, poza mnóstwem umiarkowanie płaskiej blachy, fajny jest przód. Światła to wiadomo, duży Fiat, te sprawy, ale grill to jest hit. Wygląda jak taki, wiecie, prawdziwy grill na działkę. Taki nic, tylko rzucać na niego karkówkę. No i takie piękne podejściki do wchodzenia na zderzak i nie wiem do czego, pewnie do mycia szyby przedniej. A, właśnie, szyby. Wspaniałe są te dodatkowe okienka w słupkach A, mające kasować martwe pola. Tego w Ikarusach nie było. Za to akurat plus. Co do silnika, to jest to sześciocylindrowa Ikarusowa Rabaman. Oczywiście o ultra długiej nazwie z mnóstwem cyferek. D2137HM6U. Osiągała 192 konie mechaniczne i rozpędzała takiego Jelcza do 82 km na godzinę. To jest generalnie bardzo dobry motor. Jak widać, montowano go w specyficzny sposób. Położony był po prostu praktycznie zupełnie na bok. Ale do tego motoru i zespołu napędowego jeszcze wrócimy, jak po prostu dopadnę prawdziwego Ikarusa. Aktualnie jestem absolutnie nieprzygotowany i nie chcę pierdolić głupot, a poza tym ten autobus był zrobiony na 30%, więc ja robię ten film też na 30%. Powiem tylko, że manualna skrzynia biegów też tu jest węgierska, za to wał napędowy z Enerdówka. Most znowu węgierski, a przednia oś radziecka. Niezły pierdolnik. Dlatego na przykład kupując opony do takiego Jelcza na Orikoła najłatwiej znaleźć je w Rosji. Bo jak się dowiedziałem, rozmiary opon autobusowych mocno się zmieniły i zakup takich, jakie powinny tu być, wcale nie był oczywistością. No i tego, chodźmy do wnętrza. Dobra, to zacznijmy sobie teraz od obejrzenia części pasażerskiej we wnętrzu Jelcza. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to to, że były siedzenia uprzywilejowane nagrzewnicą i te już mniej uprzywilejowane nagrzewnicą, za to na kole. O, tutaj na przykład loża VIP. Niestety przez to, że jest to pojazd komunikacji miejskiej, no to nie mamy tutaj najważniejszej loży VIP z tyłu. Tu się niestety stało, aczkolwiek pamiętam, że w tych starych autobusach właśnie zawsze najbardziej uwielbiałem to miejsce, bo prawie nikt o nie walczył. Tak jako miejsce siedzące. I właśnie tutaj mnie dobrze naprostował kolega z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, że dlatego tutaj nie ma kanapy, że to jest wersja na podwoziu Ikarusa. Czytaj, nie mamy tutaj silnika. W tych zwykłych Jelczach PR-ach tutaj był silnik i ponieważ tutaj był silnik i on był trochę dłuższy, to na silniku znajdowała się kanapa, na której można było głuchnąć, a tutaj jej nie ma po prostu z tego względu.
radosne czasy jeszcze bez niskopodłogowych autobusów z totalną wyjebką na tak zwaną dostępność. Czytaj po prostu, jeśli jeździłeś na wózku, no to musiałeś liczyć na to, że ktoś ci pomoże i cię wniesie. Chociaż niektórzy twierdzą, że w związku z tym też ludzie wtedy byli trochę wrażliwsi i faktycznie chcieli ci pomóc i wnieść, a teraz jak jest niskopodłogowy, to podobno wszyscy mają wyjebane. Nie wiem, ile to jest w tym prawdy, no ale takie różne legendy i opowiastki. Taka ciekawostka, bo ostatnio chyba w filmie o 309 wspominałem o tych takich pstrokatych kolorach. Sporo osób mi zwróciło uwagę, że używało się tego w komunikacji miejskiej, żeby głównie ukryć brud. No to tutaj mamy jeszcze starszego typu oryginalne obicia, jeszcze w czasach, kiedy używało się Skyu. No i Sky miał ponownie tą samą zaletę tak de facto, co właśnie te takie pstrokate siedzenia. Czytaj, był łatwy w myciu, czyszczeniu i trudno było go skutecznie zabrudzić. Do tego ten jest taki różowy, taki, że akurat powiedzmy, nie wiem, jak ktoś se palec rozkrwawił, to nie było bardzo widać. Aczkolwiek wydaje mi się, że Ikarusy z brązowymi fotelami w kolorze gówna jeszcze bardziej wygrywały w kwestii ukrywania wszelkich wydzielin, które ktoś zostawił. Na przykład pan Żul, który zasnął, a był w stanie bardzo mocnego upojenia alkoholowego i nie do końca kontrolował, co z siebie wydziela. I od środka mamy te awaryjne otwieranie drzwi, które po prostu polega na tym, że to jest taki zaworek i go sobie ciągniemy. I spuszczamy w ten sposób ciśnienie z instalacji, dzięki czemu można ręcznie po prostu otworzyć drzwi, które są obsługiwane przez układ pneumatyczny. Tak jak tutaj nasze, tylko to są nasze współczesne druki, tak? Nie są to oryginalne, jasne, które w nim były, no ale potrzebowaliśmy, no czasami jak się zacinało, to wiadomo, że można było ręką pomóc. Aha. Czasami jak kierowcy nie mieli korbek, to zawsze mogli to też ręcznie przywinąć na wybrany numer linii czy kierunek linii. Zawsze też byłem w tych starych autobusach wielkim fanem tych przedziałów oddzielających kierowcę od pasażerów. Po pierwsze ten styl, kurwa, PRL-owskiej meblościanki. Podejrzewam, że po prostu brali materiał prosto od jakiejś fabryki mebli w Łodzi. Mebli? Mebli? Dobrze to odmieniłem? Nie umiem mówić po polsku, co jest wspaniałe. A druga kwestia, no to ten rygielek. To wygląda totalnie jak coś, co znajdziesz na drzwiach z PRL-owskiego mieszkania, ewentualnie w kiblu w PRL-owskim mieszkaniu. No i na koniec dodatkowe siedzenie dla kierowcy zmiennika, czy gościa od sprawdzania biletów, czy tej kanara. Jest wybitnie nieduży, niewygodny, ale za to ma takie śmieszne wentylacje pod dupę, żeby ci się dupa za mocno nie pociła, jak na nim siedzisz. Bo jest to taki zydelek, na którym siedzisz za karę, za to, że jesteś kanarem i wybrałeś taką smutną drogę swojego życia. A no i taka ciekawostka, ponieważ styl meblościankowy występuje generalnie na wszystkich obiciach tego autobusu. Ale co ciekawe, o ile kabina jest faktycznie obłożona jak meblościanka, o tyle tutaj to jest okleina na laminacie, taki szczególik. Dobra, zacznijmy od ogólnego spojrzenia na kabinę kierowcy. Tutaj mamy pajonierka albo inny fajny sprzęt do odtwarzania sobie złotych przebojów w czasie kursu, tak żeby słyszeli wszyscy pasażerowie. Dalej, z rzeczy, na których się znam, bo nie znam się na autobusach, to mamy tutaj bardzo oczywiście sfiatyzowany zestaw przełączników. Czytaj, przełączniki świata są dobre do wszystkiego, więc są też w autobusie. Już poznałem tajną przyciskologię. Tutaj mamy światła normalne, mijania i pozycyjne, przeciwmgiełki, światła podświetlające numer linii. Tutaj to zamykanie żaluzji, tutaj nawiew na przednią szybę. Oświetlenie chyba kabiny, tak? Dwa razy wnętrze i dwa razy na grzewnicy z tyłu. Czyli generalnie kierowca był panem życia i śmierci pasażerów z tyłu, bo mógł ich osrać, nie włączyć na grzewnic i niech zdychają z zimna, bo dzięki temu można zaoszczędzić pół litra paliwa. Teraz tak, zegary prawilne, z tego co widzę, węgierskie, no obrotomierz to prosta sprawa. Tam ciśnienie w instalacji, z tego co widzę, pneumatycznej. Dalej główne zegary z ciśnieniem oleju, ładowaniem, temperaturą silnika, paliwem, no i z fajnych patentów tutaj mamy jeszcze taki tester do kontrolek, który sobie w tej chwili tego niestety nie robi, ale tylko, że nie jest włączony zapłon. Dalej mamy odpalanie silnika z przycisku
I gaszenie też z przycisku w sposób cywilizowany, a nie jakąś kurwa chamską wajchą gdzieś tutaj jak w radzieckiej ciężarówce. Bo tu jest generalnie prawilna wentylacja, nie do końca z epoki, bo nie z bazaru, tylko z komputera, ale generalnie trzyma się stylu. Zwłaszcza trzyma się stylu ze względu na to, że ma taki prawilny włącznik. Co świadczy o tym, że mimo wszystko trzyma się właściwego stylu tego pojazdu. Tu chyba nie pokazałem, tu są przełączniki od zamykania i otwierania drzwi, czyli tutaj właśnie można trollować ludzi biegnących do autobusu, bo jak widzisz ich że w lusterku, że już dobiegają, to wtedy robisz taki chamski klik tylnymi drzwiami i chuj im w dupę. A potem się śmiejesz przez całą resztę swojego kursu, że oni się spóźnią. Ręczny jest w postaci potężnego dildosa, który... Nie wiem, czy można zaciągać, ale chuj. Jest zaciągnięty w tej chwili. A, jest zaciągnięty. I on ma jakąś blokadkę? Tak, żeby go ściągnąć, to robisz tak. A, czyli trzeba wyciągnąć dildosa, dobra. Jeszcze z fajnych rzeczy, to w ramach tego, że generalnie w PRL-u nie należy marnować żadnego materiału i niczego, co już było produkowane, no to tutaj mamy materiał, który na moje oko wygląda jak podsufitka albo zasłony przeciwsłoneczne właśnie w dużym Fiacie. Tutaj został użyty jako zasłona przeciwsłoneczna. Tutaj jest schowek na rzeczy prywatne kierowcy, pewnie jakąś apteczkę i inne takie pierdółki. Oczywiście bardzo stylowy, skajowy nawet z odblaskiem. Coś pięknego. Zabawa w procedurę odpalania. Prawo, lewo się go przekręca? Prawo. Nie, odpala jak bajka. Dobra, póki autobus bije se ciśnienia, to się pobawię drzwiami. O, wciskamy. Nie wiem co, a to jest zamknięcie. Czy coś otworzyłem z tyłu? Znaczy nie, to było otwarcie, tylko jest jeszcze małe ciśnienie, dlatego jeszcze się wiesz, same nie otworzyły. Trzeba byłoby im pomóc. No. Aha. A zamykańsko? W większym ciśnieniu w wykładzie normalnie się zamykają. A zamykańsko? To jest dobre. A zamykańsko jeszcze działa. Sztos. Wspaniała zabawa. Nigdy nie miałem okazji się bawić pneumatycznymi drzwiami, także bawię się doskonale. To opowiedzmy sobie o tym, jak się jeździ takim Jelczem M11. Jakby powszechnie wiadomo, że Ikarus to jest król dżungli generalnie. I jest to sporo prawdy, ponieważ ten autobus prowadzi się naprawdę zaskakująco cywilizowanie, fajnie i przyjemnie. Mam tu na myśli generalnie obsługę wszystkich przyrządów, których używa kierowca. Przykładowo sprzęgło. Sprzęgło jest totalnie bez walki, mięciutkie. Wybór biegów też żaden problem, wrzucona dwójka w ogóle bez jakiegoś mieszania kurwa w gównie. No i teraz załóżmy, że sobie ruszam. Tak de facto nawet nie musiałbym dodawać specjalnie gazu. On bez problemu pójdzie z samego sprzęgiełka. Do tego ma zajebisty promień skrętu, przez to, że oś skrętna znajduje się za mną tak naprawdę w tej chwili. Co lepsze, cały ten pojazd chodzi zaskakująco miękko. Zawieszenie w ogóle sztos. Zobaczcie, jadę po wertepach. Jest mięciutko, przyjemnie i w ogóle ten wóz po prostu przepływa. Dosłownie przepływa. Rozwija też bardzo fajnie moc, bez szarpnięć. Tłumi zaskakująco dobrze wibracje. W sensie to nie... Jak ja pamiętam te Ikarusy wszystkie, te przynajmniej, które jeździły na komunikacji miejskiej w Warszawie, to ja je pamiętam z jakichś niesamowitych wibracji. Natomiast ten Jelcz, nie wiem, czy to kwestia stanu, czy po prostu jakoś w Jelczu to lepiej wytłumili, ale ja w ogóle nie czuję wibracji. No hałasuje sobie z tyłu tamten silnik Rabaman, no bo jak miałby przecież nie hałasować. Ale poza tym jest tu zaskakująco przyzwoicie, jeśli chodzi o komfort zarówno akustyczny i jeśli chodzi o wibracje. Także generalnie jestem mega pozytywne odczucia do tego pojazdu, biorąc pod uwagę, że ten konkretny egzemplarz pochodzi z lat 80. I jakby nie patrzeć, jest to stary pojazd, pojazd, który był produkowany równolegle z takimi patologiami jak radziecki na przykład Ural, z którym kurwa naprawdę trzeba niesamowicie walczyć, żeby chodził. A tutaj to w ogóle wszystko mięciutko, pneumatycznie, sprawne. Hamulce, o fajne to jest, że te hamulce nie są jak na przykład w starze, że rzucają mordą o szybę, tylko ten Jelcz hamuje tak bardzo miękko, co ma no jakby nie patrzeć dużą, co jest po prostu kurwa dużą zaletą w przypadku pojazdu, który miał wozić ludzi, w tym ludzi, którzy jednak stali. Dobra, pora na wrażenia z jazdy jako pasażer, jako że tam za kierownicą na niskich obrotach, to se mogłem kozaczyć, że jest tak cicho.
Teraz siedzę centralnie nad silnikiem i zacznie się prawdziwa zabawa. Mięciutkie, fajne, no i zaczynamy zabawę. Tak właśnie było przez radę. Dokładnie tak pamiętam ze starych Ikarusów, kurwa, warszawskiej komunikacji miejskiej. Dopóki o, i na niskich obrotach jest jako tako. Ale jako, że to wygłuszenie tutaj jest zerowe, to kurwa przedział pasażerski na środku miał przesrane. Tak naprawdę, ponieważ gówno ze mnie, a nie specjalista od prowadzenia autobusów, no to by było tak de facto na tyle na dzisiaj. Przypominam wam, że tam w linku leży 150 zł cashbacku, także generalnie polecam skorzystanie. Zarzucimy sobie ręczny, jest na luzie, jest. Polecam generalnie skorzystanie i tyle. Pozdrawiam mamę i widzimy się za tydzień. A, i zapomniałem wam powiedzieć, skoro już wam tak ciągle pierdolę o tym 150 zł cashbacku od Mubi, to mam coś w zamian. Konkretniej to 2 tysiaki, które możecie zgarnąć polecając temat swoim bliskim i znajomym. Także możecie im potruć dupę, poprzypominać i za każdym razem jak polecenie wypali, oni dostają 150, a wy 50 i tak aż do 2000. A jak już kupiliście, to na pewno macie gdzieś link polecający, bo każdy z was dostaje maila i SMS-a z nim po podjęciu polisy.